Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. W tej części materiału dotyczącego tekstury chciałbym pokazać takie krótkie zapoznanie dotyczące tekstury o nazwie Blend. A więc przygotujemy sobie szybko małą scenę. Wstawię może Cube'a na tą scenę i teraz tak, dodaję materiał. W zasadzie to jeden już mam, mogę go wybrać. I dodaję teksturę. Jedna już była utworzona wcześniej i to jest domyślnie tekstura typu None. Czyli tekstura, która nie jest żadną teksturą, mimo to ma zakładkę Mapping oraz Influence. A więc w pewnych rzadkich przypadkach można stosować również taką teksturę, zwłaszcza wszędzie tam, gdzie chodzi o to, aby jakiś kanał tekstur był przypisany do obiektu. Natomiast my dzisiaj wybieramy teksturę typu Blend. I to jest pełnoprawna tekstura, która po wyrenderowaniu wygląda tak. Ona zabarwia mojego Cube'a na taki ładny gradient w kolorze różowym. Gdyby to nie był Cube, tylko na przykład plane, to dostałbym, o muszę jeszcze dodać do tego plane'a materiał, to dostałbym także gradient w postaci takiego różowego, ładnego koloru. No i teraz tak. Ta tekstura powoduje swoim działaniem, że kolor obiektu, czyli ten naturalny kolor biały tutaj, domyślny, jest dodatkowo zabarwiany przez inny kolor. A to dlatego tak jest, że jeżeli przewiniemy na dół do zakładki Influence, to w tej zakładce mamy włączony kolor. A więc tekstura wpływa na kolor obiektu i na żadną inną rzecz. I teraz ten kolor obiektu, który tekstura ze sobą przynosi, to jest kolor różowy. Można go zmienić na przykład na zielony i wtedy będę miał od razu zabarwienie zielone tego plane'a. Natomiast to, w jaki sposób tekstura wpływa swoim kolorem na prawdziwy kolor obiektu, jest określane przez sam wygląd tekstury. I tutaj mamy jej podgląd. To jest taki gradient, czyli z jednej strony jest czarny, z drugiej biały. I tu od razu widać, że tam, gdzie tekstura jest czarna, to siła działania tego zielonego koloru jest zero. I ten zielony kolor w ogóle się na obiekcie nie pojawia. To jest ta strefa jaśniejsza tutaj, gdzie wyłazi spod zieleni ten stary, biały kolor plane'a. Natomiast tam, gdzie tekstura jest całkiem biała, to siła oddziaływania tego koloru wynosi rzeczywiście 1, bo taki maksymalny parametr określiliśmy w zakładce Influence. Dlatego tamtego oryginalnego koloru obiektu już nie widać, a widać pełni zamaskowany kolor zielony. Tak to działa. No i teraz ustawienia, które są dostępne w tym panelu z teksturą, są bardzo liczne. Ja to będę chyba musiał omówić w osobnych tutorialach, na przykład tą zakładkę Influence, czy Mapping, to jest bardzo duży temat. Więc na razie na tym się nie skupimy. Powiem tylko kilka słów na temat tego, jak ta tekstura Blend jest skonfigurowana. Otóż jest to tekstura, która jest zwykłym gradientem. Jest to jedna z częściej używanych tekstur, wbrew pozorom. Ona nie jest wcale taka prosta, na jaką wygląda, a dzięki tej swojej pozornej prostocie przydaje się w wielu miejscach. Możemy mieć na przykład gradient pionowy, co powoduje, że przekręca się on jakby w osi XY. Możemy także mieć różne rodzaje tego gradientu, na przykład teraz mamy gradient liniowy, co oznacza, że zmiana koloru z czarnego do białego jest ciągła. Jeżeli jednak wybiorę sobie na przykład zmianę kwadratową, to będę miał zupełnie inny rodzaj gradientu, który prawie tak samo wygląda, ale w szczegółach jest inny. Mogę także wybrać sobie na przykład easing, to jest jeszcze inny rodzaj, to jest bardziej taka krzywa jakby sklejana, czy też tęgazopodobna. I mamy teraz ładniejszy gradient zielony w porównaniu z liniowym, który no akurat jest taki sam, ale ten na przykład jest troszeczkę bardziej biały niż zielony. Możemy także wybrać sobie gradient ukośny. Mamy wtedy jeden róg takiego plane'a, tylko maksymalnie zielony, reszta jest po średnich kolorach. Możemy także wybrać sobie gradient sferyczny, co powoduje, że mamy tylko na samym środku zieloną plamę. I możemy także wybrać sobie na przykład gradient sferyczny, ale liczony zgodnie z funkcją kwadratową, co powoduje, że z intensywniejszej, jednocześnie mniejszą plamę dostajemy. Ostatnim rodzajem gradientu jest gradient radialny, czyli coś takiego, jakby na przykład mieć wskazówkę na zegarku, która byłaby w pełni zielona, a później kręcąc się ona ten zielony kolor by wycierała o swoje podłoże i traciłaby ten kolor jednocześnie. Dostaje wtedy takie dziwne coś. No i teraz tak, niby nic nadzwyczajnego, ale za pomocą takiego gradientu można stworzyć bardzo ciekawe efekty. I powiem jeszcze jedną rzecz, która dotyczy w zasadzie wszystkich tekstur bez wyjątku. Otóż tekstury, jeżeli je zmienię na przykład na clouds, to mają od razu swoje ustawienia na specjalnej zakładce o takiej nazwie jak nazwa tekstury. Clouds, powiedzmy sobie point density, no to akurat jest troszeczkę inna, Musgrave, więc to wszystko jakby jest wspólne. I teraz
Ustawienia, które chcę jeszcze opisać, to są te, które są na zakładce Colors, no bo mój blend to jest tak naprawdę teraz zwykły gradient. Natomiast jeżeli użyję zakładki Colors, to w tym momencie mogę ustawić rzeczywisty kolor tekstury. Nie tylko taki, który jest na zakładce Influence, ale inny. I teraz jeżeli wcisnę Ramp, to pojawia się nasze narzędzie, które znamy już z kolorów i na przykład z przycisku Ramp w tym miejscu, tam gdzie jest Shader Specular i Diffuse. Jest to taki sam ramp, z tym, że on służy tutaj do trochę innej rzeczy. Otóż za jego pomocą można wymusić zmianę koloru tekstury. W tym momencie już kolor, który jest tutaj na dole w zakładce Influence, nie obowiązuje. A co więcej, ten kolor, który tutaj ustawię, będzie rzeczywistym kolorem. A więc jeżeli kliknę na przykład w prawym rogu i ustawię sobie kolor czerwony, to będę miał czerwony gradient. To jest o tyle fajne, że mogę te kolory sobie ustawiać tak jak chcę, a więc mogę zrobić sobie teksturę, która jest na przykład gradientem zielono-czerwonym. Muszę tylko ustawić odpowiednio wszystkie parametry i proszę bardzo, mam płynne przejście od zieleni do czerwieni. To jeszcze nie jest wszystko, ponieważ mogę w środku wstawić dodatkowy punkt i ustawić w nim elegancko kolor żółty, taki bardzo ładny, jasny, żeby tekstura była troszeczkę bardziej kolorowa. No i proszę, i jest. I teraz działa to oczywiście dla wszystkich rodzajów tekstury blend, a więc jeżeli wybiorę sobie sferyczną, to będę miał na przykład takie czerwone kółko, później żółty i zielony na brzegach. Gdybym tutaj ten zielony troszeczkę przesunął i dał jeszcze na samym końcu niebieski, na przykład klikając tutaj, to miałbym całkiem fajne przejście gradientowe po wszystkich kolorach. Być może ten gradient jest tutaj trochę za ostry, więc należałoby go przesunąć w ten sposób. Ok, można by robić tego typu efekty. Tak samo z na przykład teksturą ukośną, tak samo z radialną, ciekawe dosyć połączenia, ok? Więc jest to fajne i no, nadaje się do wielu różnych rzeczy. Poza tym, to co jeszcze można tutaj zrobić, to zmiana na przykład za pomocą bisplinów, sposobu przejścia pomiędzy tymi kolorami, no ale to już są szczegóły. I teraz ważne jest to, że taki ramp, jeżeli już jest użyty, to wpływa na kolor. Natomiast ja mogę jeszcze użyć parametrów, które są w samej teksturze, aby nieco zmienić siłę oddziaływania jej koloru na prawdziwy kolor w obiekcie. I robię to na różne sposoby. Na przykład mogę określić, że kolor czerwony w teksturze będzie mnożony przez 2. Oczywiście teraz nie ma to żadnego znaczenia. Teraz mogłoby mieć. Natomiast oprócz tego istnieje także możliwość określania jasności, kontrastu i nasycenia tekstury. Jeżeli zwiększę jasność, to mi się mój gradient będzie przesuwał ze swoim białym obszarem w kierunku cienia, czyli będzie bardziej intensywny. Proszę zobaczyć, że teraz cały plen jest prawie zielony. Jeżeli będę zmniejszał jasność, to stopniowo będę oddawał pole również temu normalnemu kolorowi, który wychodzi spod zielonego. Ok? Więc mogę w ten sposób sterować sobie jakby miejscem, w którym ten gradient rzeczywiście wpływa na mój kolor obiektu. Oprócz tego siła tego przejścia, czy też jakby kontrast zmiany, określany jest przez parametr kontrast. Jeżeli chcę, mogę podnieść kontrast i dostanę wtedy ostrzejsze przejście. A więc będę miał gradient w którymś miejscu określany przez na przykład jasność. W ten sposób. No a później jeszcze dokładnie ostrość tego przejścia. To można oczywiście stuningować tak naprawdę porządnie już za pomocą samego ramp. No ale to już trzeba ustawić wtedy odpowiednie kolory ręcznie. Natomiast ten kolor wtedy nie obowiązuje. Mogę także zmienić nasycenie, ale w tym przypadku nic ciekawego z tego nie widać, bo to już trzeba by włączyć sobie ramp, albo wręcz przydać jakąś teksturę, która będzie miała, no nie wiem, jakiś obrazek na sobie. Ale widać, że to też zdaje się działać, chociaż słabo. Nasycenie, jak zmieniam, no nie widzę teraz różnicy, więc najprawdopodobniej to działa tylko dla tekstur wczytanych z obrazka i pozwala zmodyfikować ustawienia tych kolorów, które przyniósł ze sobą obrazek. Jeszcze raz spróbujemy. Teraz jest tak. No tak, nie widać wielkiej zmiany, więc to nie jest parametr, który pozwala zmieniać kolory założone na teksturę poprzez ramp. Ok, no więc to wiedząc wszystko, możemy jeszcze zrobić jedną rzecz. Możemy dodać drugi kanał z teksturą, dokładnie taki sam. Wybieram teksturę i teraz tą teksturę zapamiętuję w schowku i wklejam ustawienia ze schowka do tej mojej. Mam teraz dwie takie tekstury nałożone na obiekt, ale jedną z nich ustawię tak, aby była pionowa. Ta jest pionowa. Nie, obie są pionowe, więc muszę niestety zrobić kopię tej tekstury. I teraz jedną ustawię poziomo, drugą pionowo. O tak.
No i teraz po wyrenderowaniu one będą się razem dwie ze sobą mieszać, a więc mogę dodatkowo jeszcze uzyskać jakieś ciekawe efekty, zmieniając rodzaj tekstury, na przykład na inny gradient, czy chociażby na sferyczną. Mogę robić różne dziwne efekty. Oczywiście to wszystko można zrobić, miksując te tekstury. One teraz się mieszają w taki sposób, że się będą zwyczajnie miksować. Mogę je natomiast na przykład przemnożyć przez siebie i dostanę wtedy oczywiście jakiś wynik, który jest wynikową operacją z takiego mnożenia lub innego dodawania. Ok, dobra, dosyć pustego gadania, kończę. No i to była taka krótka prezentacja na temat tekstury o nazwie Blend. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.